Cześć, dzień dobry! Chyba już wam mignęliśmy, ale to nie szkodzi, musieliśmy schować, schować okay, wodę po prostu. Fryzura nie taka. Aby się nie wydało, że pijemy wodę. Nie pijemy wody, w ogóle nic nie pijemy, tylko woda, woda nas nie sponsoruje, więc nie pokazujemy, co to za woda. Więc nie pijemy jej. Tak. E, <noise> także, także cześć, witamy was po małej przerwie. E, w końcu w styczniu. Widzieliśmy się ostatnio na odcinku świątecznym, także 100 lat temu, a przynajmniej miesiąc temu, Mm, miło, miło Was ponownie widzieć w śniadaniu z programowaniem odcinku front-endowym. Ja nazywam się Michał Michalczuk z TechTeed Consulting, a po mojej prawicy siedzi... Ee, ja. Michał Mistrzyszyn. Tak, to ja. Z Type of Web. Witam. Witam. Mogę potwierdzić. E, a przed nami leżą... Może łyczka kawy. Jedno. Może łyczka kawy. To ja przed nami zapowiem, co leży. Leżą przed nami kanapki od Kanapka mena. Bardzo serdecznie dziękujemy za... tej Poranną dawkę białka i, i węgli. No. I tłuszczy. Tłuszczy, o, i tak, tłuszczy, soli. I chyba możemy e, zacząć i zobaczyć, co tam ciekawego dobrze w internetach. To ja? Stwierdził. Na początek mam w sumie evencik. Dawaj, taki no, dziwny evencik, można powiedzieć, bo evencik odbywa się online i sam go organizuję. Mianowicie jest to live na YouTubie. Krypto-reklama, tak? To chcę powiedzieć. Jest to krypto-reklama, tak <grymiosenka> dokładnie. Robimy livea, wracamy jakby do, mam nadzieję, do regularnych liveów z ZAISTE. 1 marca, wróć. 1 lutego, cały czas powiem ten sam błąd. 1 lutego o godzinie 13.00 robimy livea na temat Next, że jest 13 Abdir. No. Zmiany, kontrowersje, live, QA, live coding, takie tam rzeczy. Bądźcie, zadawajcie pytania, rejestrujcie się na wydarzenie. Zapraszam. Konkretnie odnośnie Abdira czy odnośnie trzynawki? Konkretnie odnośnie Abdira. W sensie tych nowych rzeczy eksperymentalnych, mhm. które nie do końca jeszcze działają. O nich będziemy je będziemy pokazywać, o nich będziemy mówić. Dobra. Ej, to w sumie trochę nam się dzisiaj tematów w tym powiąże. Bo nie wszystko, nie wszystko jest w doxach, co ciekawe. E, dużo rzeczy trzeba, to jest taka wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenia, którą trzeba po prostu wiedzieć. E, wiedza plemienna. Tak, tak dokładnie, dokładnie, tribal taki. To mam chyba dobry follow up o. do tego, e, taki bardzo niebezpośredni. Mm. A mianowicie, już go wrzucę, mianowicie chodzi mi o mm, artykuł, który popełnił e, Ryan Carniato. Czyli Piękne twórca, przejście. Carniato, czyli twórca Solidesa, który w ogóle ma sztos bloga na deftu. E, bardzo polecam go czytać, on tam ma naprawdę sporo e, fajnych m, wynurzeń i, i przemyśleń. I popełnił tutaj e, artykuł odnośnie tego, jak on przewiduje, co się wydarzy w 2023 roku. I zaczynam takiego małego podsumowania, że no 2022. Te podkreślenia to są twoje? To są moje podkreślenia, tak. Wow, Mamy jaką wtyczkę? Mam taką fajną wtyczkę. Tak. Abym potem mógł sobie szybko przeskanować ten tekst. No i zacznę od tego, że no w zeszłym roku to wiecie, to wyszedła wersja 1.0 Astro, wyszedł z w 1.0, wyszedł Solid Start. Też ta ta sama klasa rozwiązań Quick. Wyszedł React 18, a w końcu wyszedł e, Next i Remix, tam się mocno kurlały e, serwer komponenty, e, Twój React Server komponenty się, się kurlały. Czy, Michał, czy 2023 będzie w końcu rokiem Linuxa i rokiem React Server komponentów? Nie, rok 2023 będzie rokiem WebAssembly, na pewno. Tak będzie. Tak, e, nie, web komponentów Nie. N <laughs> Nie, bo tak. lizak. Aczkolwiek, aczkolwiek no. im no. jestem starszy, he he, to tym bardziej się skłaniam ku temu, że jednak web komponenty mają sens. Miałem podobne przemyślenia ostatnio. E... Szczególnie, że ostatnio też zaczęli pracować nad tym, nad czymś, co wcześniej zostało wycofane, teraz znowu wraca, żeby można było robić, renderować server side, web komponenty po stronie serwera, serwer mm. To kiedyś tego nie było, w sensie wycofali się z tego, bo i trochę to było bez sensu w obliczu jakby m, trendów, które, 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 no, które zawładnęły cały frontend, ale wracają do tego, więc web komponenty mogą znowu mieć sens niedługo. Ja bym powiedział, że one sens, sens ciągle miały, tylko że dla bardzo małej ilości zastosowań. A tak. jeśli wrócą, to pewnie wrócą jako szczegół implementacyjne frameworków. Być może. Tak, 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 tak eee, ale też zmieniło się trochę w międzyczasie. To znaczy, api, przeglądarek teraz są znacznie bardziej stabilne, możemy na nich bardziej polegać, one działają mniej więcej tak samo wszędzie. Tak. Więc jeżeli budujemy jakiś reużywalny komponent, który ma być używany przez naszych użytkowników, boże, ile razy to słowo użyję, tak. to. Web komponenty wydają się całkiem sensowną opcją. Na przykład jeżeli jesteśmy Stripe'em i budujemy komponent do płatności, który ma działać wszędzie, no to mm -mm. czemu nie zrobić tego w web komponentach? Na przykład? Totalnie. Ja się w pełni zgadzam, a też dlatego powiedziałbym, że to po prostu nie jest każdy case i one tak. nie były super popularne, bo mało kto miał taki realny case na nie. Tak, bo wiele osób tak myślało o tym, żeby budować w nich po prostu web aplikacje, co tak. moim zdaniem nadal nie ma sensu. Ale jeżeli chcemy udostępniać innym swój kod albo swoje komponenty gotowe, to jak najbardziej jak może nie ma nie, sens. Nie, mają być... I faktycznie. jeszcze możemy to możemy użyć webkomponentów. Tak robi yy, tak taki player wideo. Oni zbudowali okay. wszystko w webkomponentach i do, mają paczki na, do View, do Reacta, do Svelta, które po prostu opakowują te webkomponenty, mm. pozwalają na przekazanie propsów bardziej natywnie dla, danej, dla danego frameworka. Makes perfect sense. Mhm. To w, w, w naszej opinii też tutaj zgadza się e, Ryan Carniato. Też, też, Karniato. E, Karniato, też gdzieś tam odnośnie presekcji 2023 jest. Czy to będzie rok web komponentów? A czy to będzie rok Linuxa? No, tak, każdy, chyba... każdy rok jest Ka rokiem Linuxa w pewnym sensie, bo jeżeli chodzi o serwery, to, to jednak. Ja, ja się z tym nie będę kłócił, ale to to chyba co roku słyszymy, że to będzie rok Linux. Tak. E, no, także tutaj, tutaj też, też podobnie się nabija z web komponentów. Przecież to na razie będzie działać IMO też tak jak, jak działało. Może, A też może coś. E, ciekawa jest taka tabelka, którą on tam wrzucił niżej. Trochę jest nieczytelna, ale jak się człowiek już tak skupi na niej, no. to on porównuje tutaj e, frameworki frontendowe napisane w raście, skompilowane do webassembly, dokładnie, mm -hmm. do natywnych JS-owych. No i widać tutaj, że React w ogóle się ale jeżeli chodzi o Solid albo o czysty JS, to jednak WebAssembly nie ma startu do tego. Bo... I to wynika z tego, że kiedy korzystamy z takiego frameworku WebAssembly, to musimy, z tego co kojarzę, mhm. musimy te dane tak, przesyłać do, do kontekstu WebAssembly i wtedy serializacja i deserializacja danych po prostu zajmuje tyle, że ten zysk nie. z znika. prędkości tak, działania WebAssembly znika. Plus tam jest chyba dość wysoki initial time. To jest też dość, dość kłopotliwe. Mhm. Natomiast polecam wszystkim opracuj właśnie ten framework który nazywa się U J Y E W się pisze. Mhm. Bardzo fajny wraście pisany, ale oni mają swoją makra składnię, przypomina Reacta. I moim zdaniem jest to bardzo fajny sposób wejścia w świat Rasta, żeby się trochę poduczyć, a jednocześnie pisać w czymś, co się kojarzy, bo, bo używa się JSX-a. Bardzo fajne. To to Pozwól, że ja jeszcze wrócę do tego, co on tam, co on tam wcześniej pisał, bo parę rzeczy zwróciło moją, moją uwagę. Mhm. Tak bardzo krótko podsumuję ten fragment odnośnie roku 2022. Zwrócę uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, którą ja trochę, trochę jakoś nie zauważyłem, że to jest aż tak, aż tak mocny gracz, czyli TRPC. Dla mnie tj. rpc ok, dobra, widzę masę zastosowań, jakoś nie, nie podejrzewałem, że on aż tak zażre. Może dlatego, że mam jakieś wiesz, flashbacki z RPC w wszelkim innym wykonaniu. No i ten stack router też tutaj, też tutaj wymienia jako rzecz, która zdecydowanie trochę namieszała na koniec 2022 roku. I rzuca dobrą, dobrym przemyśleniem. Ja też się zgadzam, że nagle zaczęliśmy się bardzo fokusować znowu na, na, na serwerze. Mhm. Że e, w końcu chyba sobie ukonstytuowaliśmy w głowach, że SPA to nie jest rozwiązanie na każdy temat. To nigdy nie było. I statyczne renderowanie to też nie jest rozwiązanie. Tak, tak, to prawda. E, I to chyba gdzieś w końcu osiadło i teraz te bardziej hybrydowe, hybrydowe rozwiązania bądź rozwiązania bardziej wręcz serwerowe. To jest coś, czego się możemy coraz bardziej spodziewać. Mm -hmm. Rzeczy, które też minimalizują hydrację, też to jest coś, czego się będziemy mogli spodziewać. Ewentualnie jakieś resumability, jak quick, to, to jest w dalszej części tego artykułu również. I to no są zobaczymy. takie trendy, na które on, on stawia osobiście. Tak, aczkolwiek chyba i tak nic nie przebije popularności Reacta. A, mm -hmm. Co za tym idzie? Bo w ogóle... Reakta chyba nie warto teraz używać bez frameworka. Tak. To... I to też jest ciekawy trend w tym roku, który tak. się zaczął na, na przełomie 2022-2023 i on jest związany z Nextem. Tak naprawdę, że Next teraz ciągnie do przodu albo pcha do przodu, zależy jak na to spojrzeć, <laughs> development Reakta. I oni też wymuszają pewne zmiany w Reakcie i to jest trochę toksyczna relacja. <laughs> to. to... To jest dobre przejście, e, pozwolisz, że na chwilkę w tym kierunku skręcę, do tweeta e, Andrew Clarka. Nie no. wiem, czy do tego Zobacz. się odwoływałeś. Nie, zupełnie nie. Bo to jest jeden <laughs> z członków e, React e, Core Teamu, który bardzo wprost napisał: Jeśli używasz Reacta, to powinieneś używać frameworka. Jeśli nie używasz tego, to robisz coś źle, bo pewnie właśnie tworzysz Twój framework. Mm -hmm. Tak. No, czyli generalnie. Trochę wracamy do, do punktu pod tytułem Angular versus React, gdzie pamiętam dużym argumentem za Angularem było opinionated, batteries included, framework, wszystko masz na miejscu, każdy problem rozwiązuje. A React to była mała lipka, dobiera wszystko sam, tak. wielka niezależność da rada. Tak. Ale doszliśmy do punktu, gdzie React jest tak dojrzały, że robienie wszystkiego tak. i ekosystem Reacta jest tak dojrzały, że robienie wszystkiego od zera nie ma sensu. I tak. wybrać coś, co jest opinionated, solid, i dostarcza ci wszystkie rzeczy. Tak, tak. Tyle. Na przykład Nexta. Tak, tak. tak. Next, Remixa. To... <noise> Ale to jest ta, ta klasa rozwiązań, do których tutaj się Andrew Clark odwołuje. Tak. I Sebastian Mark. Nie wiem, jak się wymaga nazwisko. Też, też odpowiedział w, tym, w tych komentarzach, bo ludzie pytali, a co jeżeli mm -hmm. nie potrzebuje routingu? No właśnie, dokładnie ten, ten komentarz. Co mm -hmm. jeżeli nie potrzebuje routingu? I on tak napisał, że jest tak dużo innych rzeczy, które po prostu framework uspójnia. I dzieją e, się pod spodem. Tak? Dzieją się Ty pod spodem. Widzisz. No nie wiem, w, w Nextie oni przepisali bardzo dużo elementów całego build systemu na na, na Rasta, mm -hmm. właściwie nie, nawet nie na WebAssembly, żeby to było znacznie szybsze. No i teraz ciężko jest samemu skonfigurować, chyba że używamy VIT ciężko jest samemu skonfigurować w webpacku tak szybki, tak szybki, setup, ciężko nawet robiąc używając create react app mm -hmm. e, osiągnąć ta, takie wyniki jak jak sobie masz pod spodem widzę z buildem, ale i tak next robi masę rzeczy za nas, nie wiem głupia rzecz, e, obrazki obraz obrazku, teraz fonty też oni teraz y, wspierają wszystkie Google Fonts oraz własne fonty. I, ale co ciekawe, z Google Fonts robią tak, że pobierają je lokalnie mm. na, w momencie, builda na dysk I y, 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 dzięki temu uzyskujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, nie ma tego opóźnienia przy pobieraniu fonta. Y, a po drugie, Google nie wie, kiedy pobieramy fonty, bo pobieramy je tylko raz i nie śledzi naszych użytkowników. Y, no takie, takie małe rzeczy, fajne. Bardzo przydatne. E, I ta, 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 ta. Dobra. Chciałem powiedzieć, że Sebastian, e, Ma Sebastian? Mark Gabe to jest też jeden z maintainerów e, React. Jak Sebastian. Sebastian. Ale teraz on. Bądź, po imieniu. Y, on teraz pracuje w, w Werselu. Werselu. Tak. Tak, 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 I tak. To jest ten łącznik, właśnie który powodował, że w reakcie pojawiały się pewne zmiany, które były wymuszone przez Wersela. E, no, no, wiedzieli, co robią. E, na przykład Ascend komponenty. <laughs> <laughs> tak. No tak. A, odnośnie trendów na 2023 rok, ba, 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 ba. szukam tego, tego kawałka kodu. E, co, tam, co tam przewiduje nasz szanowny twórca SolidJS, czyli Ryan Karniato? No to głównie gdzieś przewiduje, że to raczej frameworki typu Quick i Resumability że to będzie jeden z trendów, które pewnie zobaczymy, ten u góry podświetlony fragment jest ciekawy, że Astro i Remix trochę wracają do takiego podejścia, że to wyobraźcie sobie, że to jest po prostu PHP albo Rails mhm. i to jest właściwie MPA. I, no, I trochę, trochę do takiego trendu idziemy. Rzeczywiście, żeby to ładnie wszystko połączyć do jednego rozwiązania. Tak. I aby to raczej działało się po stronie serwera, a dla ciebie poziom od developer experience było transparentny. Tak. Bo to był w sumie ból, ból tyłka w MPA. Jeden z bólów tyłka, że ten developer experience był. E, Kiepski. E, co najmniej tak. słaby. Tak. No. no, i drugi punkt, który on zmienia, to to, że wszystko dzieje się teraz on the edge. I tak, Wszystko jest on the edge. Każdą rzeczą, którą wymyślimy, łącznie z bazami danych, co do niedawna, no nie wiem, można byłoby wrzucić jako jakiś taki, wiesz, um, bardzo niezgrabny zlepek słów <grafy> bazę danych serverless. To poza DynamoDB, które już jest od dawna. DynamoDB, CockroachDB. Y tak, DynamoDB, CockroachDB, teraz um, Cloudflare ma też własne rozwiązania. Tak, oni mają yes. i NoSQL i taką SQLową. SQL-ową. SQLite chyba pod spodem używają. W, w tak, tej tak, 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 go replikują, to jest w ogóle... I także magia się dzieje, nie? I to, to, co jest ciekawe, na co nam zwraca uwagę, że jedna rzecz, która się nie zmieniła i być może to ktoś ruszy w tym roku, to to, jak wdrażamy nasze aplikacje. Jakie jak je... wdrażamy? To, bo... Przez Stepa. Dlatego się nasze pliki. <noise> Ch chodzi o to, że raczej teraz wiele produktów ma podejście takie to, co nazwa jako monolithic deployment. Czyli że wszystko naraz deployuje, uh -huh. i brakuje nam w tym granularności. żeby uh -huh. Skoro mamy to porozpiżane po tych. E... No tak, ale to miał. Ten problem miał rozwiązać mikrofrontendy. <noise> no, Jak to się skończyło? Wprowadziło wiele innych problemów. <noise> ja bym tak powiedział, nie, że miałem jeden problem, teraz mam 20. No. <noise> e, tak, 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 tak trochę wyglądają mikrofrontendy. E, ale problem zdecydowanie istnieje. E, no i ciekawe, czy ktoś podejmie rękawicę. Tak. Tak. Tak, jest to ciekawe. Tak. tak. No. Natomiast nie widziałem jeszcze rozwiązania takiego na szeroką skalę, które pozwalałyby na redeploy tylko jednej strony, albo jednej podstrony, albo jednego komponentu. Natomiast rozwiązania tego typu istnieją, tylko są mało popularne. Na przykład? Nie powiem Ci z pamięci, tylko Dobrze. jako ciekawostkę widziałem. Dobrze. Tak. Ale jakieś js czy… Tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak. Pozwala na redeploy jednego komponentu. Zresztą, hmm. o ile się nie mylę, to chyba był jeden z celów jednego z frameworków, ale teraz nie pamiętam, którego. E, bo mi trochę się kojarzy tutaj. Dobra, to chodzi o dostarczanie do przeglądarki, e, rozwiązania typu Island Architectures. Uh -huh, e, ale uh -huh. to jest dostarczanie do przeglądarki, niekoniecznie, niekoniecznie budowanie i. Do serwera. Ale Module Federation tak trochę działa. Trochę tak. tak trochę tak, rację. nie? Uh -huh. Oprócz tego, że nie używać tego jakoś super wygodnie, to trochę tak miało działać, proszę tak dział. malutkiego czanka oddzielnie dostarczyć. Aczkolwiek Module fed Federation wcale może nie być już potrzebne teraz, bo możemy robić dynamiczny import ESM prosto z NPM-a. Jak podwiemy wersję czegoś na NPM-ie, to u ludzi w przeglądarce ściągnie się nowsza wersja, teoretycznie. Tak. Tak, więc możemy jeden komponent wrzucić na NPM i widziałem, że niektórzy próbują tak robić. No ale. Na produkcji. Nie raczej nie. Uuu, <laughs> to mam dobre przejście. Do no. No, jakie, proszę. Do pana Tobiasa Kopersa. Yy, czyli twórcy <coughs> turbopaka, a wcześniej twórcy webpaka, uh -huh. y, już wspomnianego przed chwilą. I to się ładnie chyba tak mi się wydaje, że się skleja trochę yy, z tym, co mówiłeś o. Mm, o nextjs i o procesie budowania. Bo jeśli, w, jeśli wiecie, Turbo e, inaczej, jeśli wiecie, NextJS aktualnie jest oparty o WebPaga i mm, uh -huh. proces budowania. I jeśli chodzi o to, ile tam jest właściwej konfiguracji webpaga tych głównych, to obejrzałem tą preskę, e, to presa Koperca 5. <noise> I mówi, że utrzymanie tego to jest jakiś madness, Oprócz tego, że Webpack ma 10 lat, nie został zaprojektowany, aby się skalować na tysiące modułów. Jednym z takich dużych problemów, co mnie bardzo mhm. zdziwiło, jest to, że on robi cache lookup, aby sprawdzić, czy przypadkiem jakiś moduł, jakaś paczka się nie, nie zmieniła. Jak robi sobie inkrementalnego builda. I to działa fajnie, jak masz setki modułów, mhm. ale jak masz dziesiątki tysięcy modułów. To głupi lookup już, już klęka uh -huh. i nie, nie wyrabia. Yy, I tak dalej. Tych problemów jest dość, yy, dość dużo. Także w którymś momencie oni zaczęli faktycznie wymieniać kawałki tego na na, na, Rasta, na, Rasta. na SWC. Uh -huh. Tak. tak. I to tylko jakby pokazuje, jak dużo musieli sami dopisać do, tego, do tej konfiguracji łebaka, po to, żeby to przyspieszyć. Więc może miałoby sens napisanie łebaka samemu od nowa, na przykład w Raście. No. Ten no i... trochę jest Turbopak. <laughs> Ten trochę jest Turbopak, się, jak się okazuje. Mm, I to co, to, co mnie w ogóle zdziwiło, trochę zdziwiło, a trochę pokazało nagle szerszy obraz, to to, jaki Werzel ma w ogóle masterplan. Plan. Jaki? Bo oni teraz łączą Turbo rzeczy, czyli Turbopak i Turbo Repo, to jest teraz. Turbo. Turbo, oni tego się w ogóle nazywali. Turbo śmiesznie. Engine, to się napisało, Tur Jest Turbo Engine, który ma być corem tego. Turbo -verse. Turbo Verse, tak. <laughs> Dziękuję, jest Turbo -verse. I oni teraz sobie tworzą taki właśnie Turbo Core, czy tam Turbo Engine, który ma ogarniać obsługę plików, kaszowanie i tak dalej. I nagle mi kliknęło, dlaczego oni kupili Turbo Repo. Bo Turbo Repo ogarnia kaszowanie. Tak. Ogarnia kaszowanie remote. Mhm. Cyk, eee, kupujemy Turborepo, wyciągamy tą część, wcielamy ją do, do Nexta, czyli właściwie teraz do Turbopaka. Turbo tak, ale Turbopak ma działać też nie tylko z Nextem. Tak. Taka jest obietnica przynajmniej, ale na razie nie działa nawet z Nextem. Więc <laughs> nie, wiem, nie wiem, czy jest ktoś, kto używa Turbopaka. Tak co, naprawdę. On na razie jest w ogóle w jakiejś takiej super alfie. Tak. Chyba jeszcze beta nie wyszła. Także oni sami twierdzą, że no to na razie jest alfa, także wiecie. Nawet chyba vertel.com jeszcze nie używa Turbopaka. Co prawda widzę, że w najnowszej wersji 13.1 dodali wsparcie tej Tailwind'a. To był chyba najbardziej oczekiwany feature, bo no, wiadomo, jaka jest młoda. Mhm. Natomiast nadal dużo rzeczy jeszcze nie działa. Więc. Ja... I przede mhm. wszystkim oni tego używają tylko w Dewie, a build jest robiony nadal starym webpakiem, co ciekawe. Tak, tak. To, jest... to też w ogóle było w tej że Oni się aktualnie skupiają. Tylko na developer experience mhm. y, i głównie się skupiają na inkrementalnych bildach. Y, I co ciekawe, na też polecam to preskę zobaczyć, tam jest dużo marketingu. O, a dziękuję. Tam jest du dużo marketingu, ja, ale ja mam parę, parę ciekawych slajdów z tego wyrwanych. Y, totalnie zmienili model wykrywania zmian mm. i bottom to top to idzie, że jak wykrywają zmiany pliku, to patrzą, jakie pojedyncze funkcje, które nazywają, zgadnij jak, Turbo Functions. No, czyli I shit you not, Turbo Functions. Wykrywają, oh, które Turbo boy. Functions po, e, trzeba zinwalidować i, i ponownie wykonać. Dzięki czemu nie muszą robić e, lookupu do Kesha. Dzięki czemu, i to jest ich cel, niezależnie od skali Twojej aplikacji, Powinien mieć taki sam experience, jeśli chodzi o Incremental Build. Powinien być tak samo szybki. Jest jedna rzecz, która tylko mnie irytuje tutaj. No. Nieco. Turbo Pack, Turbo Verse pisze się łącznie, a Turbo Engine pisze osobno. Dlaczego? To jest turbo. Dobre pytanie. Turbo Spacja Engine. A dlaczego jest turbo bez spacji Pack i turbo bez spacji Verse? No przecież to przecież nie ma żadnego sensu. Eee, Tobias. Kopers jest e, Niemcem, jest z Bawarii. Może dlatego. <grym> no, no. Może nie wie. <śm> A to jest turbo dobre pytanie. <śm> ale turbo spacja dobre? Turbo spacja dobre pytanie. U, ale e, jedną rzecz, jedną rzecz tu jeszcze muszę powiedzieć, przepraszam, która naprawdę brzmiała dobrze. To jest ten graf. Graf brzmi dobrze. No, no. O co w nim chodzi? Lazy build. Czyli mhm. teraz inicjalnie musimy zbudować całą aplikację przy mhm. pierwszym, pierwszym buildzie, aby potem móc robić inkrementalne buildy. Ok. To może wprowadźmy lazy build i wykrywajmy, które rzeczy musimy zbudować po prostu w danej ścieżce, nawet jeżeli ona jest pierwszą ścieżką, aby też ten experience pracy bardzo szybko, z dowolnej wielkości codebase'em osiągnąć. I to jest też jeden ze celów e, TurboPaka, oczywiście w trybie deweloperskim, czyli tutaj bardzo mocno cisnął na mm. Developer Experience. I to brzmi, fajnie, w sensie ja totalnie kupuję tę wizję. Ona naprawdę rezonuje ze mną, to trochę potrwa po prostu. <laughs> oni sami mówią, że to pewnie potrwa lata, zanim oni mm, dokopią się nawet do tego, żeby next. E, Pełni mógł używać tego bo paka. A kolejny krok, to co mówiłeś, to są kolejne frameworki. Mhm. I to też. I tu. E... Zajmie czasu. Panowie, szybkie pytanie, czyli co? Wszystko przenosi się do JS? Odnoszę się do Edge Bus server, Serverless, zapytał Piotr Jarolewski. Do JS? A raczej do Edge'a. To... Do Edge'a. Do w sensie nasz punkt, a przynajmniej mój, był taki, że do Edge'a się wszystko przenosi. Tak. Czyli do Edge Computing. Tak. Aczkolwiek Edge jest w dużej mierze na JSie. To znaczy, jeżeli rozpatrzymy sobie najpopularniejsze serwisy oferujące tego typu lambdy, to one są z reguły w JSie. I jest też ku temu dobry powód. Eee, Jaki? Bo one, bo one często. Mm, o, czekaj, zróbmy tak. Jest V8 Engine, e, czyli Engine JS-owy, który chodzi w Chromie i który też zaś na node. I tam możemy tworzyć e, Isolated Instances. Uh -huh. V, nie. Izolated VM. jest VM. VM, tak. Czyli w ramach jednej instancji v możemy sobie tworzyć wiele VMek. Hmm. I dużo rzeczy on the Edge dokładnie, dokładnie tego używa. Tak. Co się łatwo, szybko skaluje. I... Nie, nie wymaga skalowania wiesz, obrazów na przykład, hmm. tylko skaluje się w ramach. W ramach instancji VAT. Tak, ja wrzuciłem linka na, na Discorda, który dokładnie to wyjaśnia z punktu widzenia CloudFlare'a. Myślę, że nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły, ale tak, dlatego, dlatego tak to działa. Ja mogę też później wrzucić, może nie zapomnę, e, moją preskę z zeszłego roku, już albo dwóch lat, może być nieaktualna już z Ford Developers, gdzie opowiadałem bardzo konkretnie o Isolated VM, bo to jest też technologia, której używamy e, w Atlassian Forge. Hmm. Przy którym pracowałem, jak pracowałem w Atlassianie. Nice. E, Ale wracając jeszcze na chwilę do Turbopaka. No. Bo dużo osób na początku, oni zrobią taki marketing dookoła Turbopaka, że Turbopak jest turbo-szybki, e, a, <noise> a, VIT, jest turbo. a VIT jest wolny i były tam różne porównania. a Potem się okay. okazało, że te porównania są jednak. E, pomiary były prawdziwe, natomiast oni nie użyli najszybszej konfiguracji Vita, czyli nie użyli jest builda I potem razem z twórcą, to już trochę było po cichu, ale razem z twórcą Vita poprawili te benchmarki i zaktualizowali rzeczywiście na stronie. To to już było mega po cichu. Ale tego o, już tak tego nie, już nie, nie marketowali, tak. Nie. E, natomiast VIT no. może być tak szybki do budowania aplikacji jak <coughs> Turbopak, to prawda, natomiast nie daje nam tego wszystkiego, co Turbopak ma w planach nam dawać czyli całego tego ekosystemu, o którym mówiłeś kaszowanie, Remote, tam Turborepo mm. tak? więc to jest trochę porównywanie gruszek do nie wiem czego do czereśni. Do jabłek. Mm. Świn do pedału. Tak. Nie, to nic. Nie <noise> tak, więc to nie jest, nie jest do końca fair porównanie. Mhm. Mm mm. Myślałem, że tutaj padnie jakiś dowcip typu, czy Tobias Koper miał, wiesz, czarny golf. Eee. Nie, ale nie wiem, czy oglądałeś w ogóle tę prezentację Nexta. Eee, na początku był keynote od Guillermo. W, powiem że widziałem tylko, tak ją przeskrolowałem, totalnie to był Steve Jobs e, style. Totalnie, tylko że szkoda, że robił Steve Jobs style na czymś, co kompletnie nie działało w tym momencie, jak to prezentowali. Eee. To to nie jest właśnie Steve Jobs style? <grywa> A propos Edge'a? Eee, mam takiego małego newseka, że Prisma wypuściła nową wersję, mm, a, której w końcu wypuścili jakąś płatną usługę, która jeszcze nie jest płatna Czyli i jeszcze link nie jest, jest dostępna. utm Source Type of Web? O, eee, skopiowało mi się tak. <laughs> skopiowało mi się z własnego newslettera. <laughs> eee, Prisma wypuściła nową wersję i wypuszczają nową usługę Accelerate, która zastępuje Prisma Data Platform i Prisma Data Proxy czy tam wszystko się łączy i będzie się nazywało Accelerate. Oh. I co, co to robi? Tak naprawdę do końca nie wiadomo, bo dostęp jest zamknięty i mało kto ma do tego dostęp, ale to, co oni twierdzą, że robią, to mm -hmm. cache bazy danych na Edge'u. Czyli wstawiasz dowolną bazę danych, u, w twojej aplikacji no. używa Prismy i masz no. swojego Postgresa, który jest w jednym miejscu i pomiędzy to wkładasz Accelerate, który rozrzuca cache po całym świecie, także różne instancje łączące się do tej samej bazy danych będą się łączyły tak naprawdę z lokalnymi cache'ami. Czy to brzmi jak nowa nazwa na replikację baz danych? Tak, data? dokładnie. Tylko, że nie wiem do końca, jak to działa. Czy to jest tylko read-only repliki? Prawdopodobnie tak. Jakie jest opóźnienie? No, oni twierdzą, że 280 lokacji to jednak opóźnienie może być znaczne. 280 lokacji serwerów tych z bazami danych? Okej. Okay. E, jakie będą różnice w danych pomiędzy różnymi lokalizacjami, no to jest jakby różne pytania, które jakby zadajemy sobie chyba od 20 czy 30 lat przy replikacji bazy danych i do tej pory nie ma tak. dobrej odpowiedzi, tak naprawdę jednoznacznej. Ciekawe jakie decyzje oni podjęli, czyli z której części tego, bo jak masz bazę danych tak ACID, to mm -hmm. czegoś trzeba zrezygnować jak się re replikację. CAP. CAP, teorem, ja, ja, tak. pic e, Więc jestem bardzo ciekaw, natomiast oni tutaj tak bardzo, to jest bardzo, oh. jak to się mówi? ambigus. Tak, Bardzo taki, taki nie, kryptik. Niejasne. A, tak, niejasne i w ogóle jest tutaj nie, nieopisane. E, natomiast to, co opisali mm, kilka dni później, to jest Restructuring Prisma, gdzie okazuje się, że zwalniają 28% osób zatrudnionych w e, I Accelerate to jest chyba taki ostatni mm, desperacki, ha. desperacka próba pozyskania jakikolwiek finansów poza funduszami inwestycyjnymi. No bo Prisma w ogóle na siebie nie zarabia, zatrudniała ponad 100 osób, mm. e, robiąc bibliotekę do baz danych, mm, no i, i bez, bez takiego planu monetyzacji. I o, ile, o ile ta biblioteka jest świetna, jest uwielbiana przez tak. wiele osób, TypeScript super, no tam, tak nie, dalej. Ja też mogę. To ja bym za to, nie wiem, czym za, może bym coś zapłacił, ale chyba nie tyle, żeby utrzymać team 100 i mieć zwrot z inwestycji, bo oni wcześniej mieli przecież wielomilionowe. Um, <laughs> Tak, inwestycje. Czyli tutaj e, pojawia się problem, który też to jest w ogóle też e, fajne wydaje mi się, podsumowanie z zeszłego roku, że o ile wcześniej VC po prostu strzelało machine gunem w pieniędzy, tak. Trududur. Remix, co robicie? Internety? Trudur. Że naprawdę sporo open source? Na, na, naprawdę sporo tych projektów. Open source'owych dostawało mega zastrzeki kasy. Mm. I to się w zeszłym roku trochę ukróciło. Tak. Wislicie się kapnęło, że no dobra, to słuchajcie, co oni wam dają za to, że używają waszego softu? No gwiazdki na GitHubie. Mhm. A czy da się je jakoś monetyzować? No nie. A się okazało, że po prostu nie mają pomysłu na negocjację jakby... tego i o ile to jest w ogóle super, żeby te tule były darmowe, to jednak ten biznes gdzieś na, na końcu musi mieć hajs. Pomysłem, wydaje mi się, wielu z tych firm było to, żeby zostać kupionym przez większą firmę. żeby <coughs> być exit. Natomiast no. No, teraz zdaje się, że VC bardziej patrzą na to, czy jesteś w stanie zarabiać na siebie pieniądze. Mhm. I przypomina mi się taki klasyczny post z jakiejś tam grupy dla startuperów. Czy znacie jakieś pomysły na to, żeby uzyskać pieniądze na mój produkt? I ktoś odpisał klienci. Kurtyna. Pieniądze? Przyjmę w każdej ilości. Tak, e, tak, tak. tak, tak. O jeden. Mam dwa w ogóle e, ciekawe tematy, ale to może może Michał. O Nodzie? E, Coś by tak, jest taka ciekawostka odnośnie Noda, bo oni. E, w Node 18, nie pamiętam 18. ile, mhm. oni dodali taki moduł node Test. Jak zeskrolujesz kawałek niżej tam na ekranie, to będzie widać. Tak, tak, już, już możemy rzucić. Zeskroju troszkę niżej. O, tutaj jest przykład. node test. test. W ogóle teraz wszystkie mhm. no, moduły wbudowane w Nodea zaczynają się od prefiksu node 2 Po to, żeby je odróżnić od modułów z NPMA. Ale eee. tamten stary alias. Tak, działa. Też działa. Też Ale zalecane jest używanie tego nowego. Tak. Eee, w każdym razie oni dodali note2.test, który właściwie dla prostych aplikacji albo dla prostych testów całkowicie zastępuje Jesta, nie wiem co jeszcze, Sinona, yy, Moke, Vitesta i tak dalej. Czyli potrafi odpalać testy, potrafi robić asercje, bo importujemy asert z <laughs> note2.assert. <dwukropek>, <laughs> eee, I teraz od tej wersji 18.13 dodali yy, funkcję do mokowania. Innych funkcji. <laughs> e, więc możemy pisać właściwie już takie bardzo rozbudowane testy. Chociaż, mhm. tak jak wspomniałem, to działa tylko dla, dla prostych aplikacji, moim zdaniem, ponieważ nie ma wielu rzeczy, które mają e, inne testranery. Na przykład nie pozwala łatwo odpalić tego równolegle, nie, nie ma ładnych mhm. kolorków, e, nie wyświetla ładnego podsumowania, tylko takie błędy, które raczej należałoby jeszcze sparsować i dopiero potem wyświetlić. Mhm. E, natomiast mhm. wydaje mi się, że to jest fajne narzędzie, które może posłużyć komuś do zbudowania innego narzędzia. A I zbudować taką cienką warstwę punkt. abstrakcji na Note dwukropek Test, która dodaje to wszystko, dodaje kolorki, dodaje ładne formatowanie, dodaje różne formaty mm -hmm. outputu. I to może być bardzo cienkie i bardzo szybko działać. To jest, to jest dobry punkt. Powiem, czy nie pomyślałem o tym w ten sposób. I mam, mam w ogóle. Tu będzie przejście. Uwaga, tu naprawdę będzie figłej. Uwierzcie mi. Bo chciałem powiedzieć o BAN i tylko wrzucę. Wrzucę nam na Discorda. A propos, jeśli nie jesteście na naszym Discordzie, to Bądźcie. zapraszamy. Tam A gdzie jest link? Gdzie jest link? Pewnie w opisie odcinka tutaj? Mm. Czy może? <laughs> <laughs> Także zapraszamy, wrzucamy tam wszystkie rzeczy, o których mówimy na bieżąco. W wypadku kanał śniadanie frontendowych. Jest to kanał Frontend News, także tam wszystko na bieżąco ląduje, i tak. tam właśnie wrzuciłem linki. I o... Możecie też pisać tam komentarze, pytania, różne takie rzeczy, które my na żywo odczytujemy w miarę możliwości. Tak. tak. Chyba, że są niepochlebne, to wtedy nie. <laughs> wtedy dajemy bana, wtedy dajemy... buna. Buna. <laughs> o, jaki słucha. Żartujemy. Nie, to Elon Musk to nie, 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 daleko my. Ale słuchajcie, odnośnie bana, buna. Co tam się wypiekło ostatnio? To jest pytanie do mnie? Nie, 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 to myślałem, że to śmiejesz. Ok, Kurtua kurtuazyjnie. Kurtuazyjnie? Hahaha, e, ha, 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 ha. dziękuję. Że to, wiesz, że wypiekło, bo jest możemy jest przejść do, do kolejnego punktu. E, moglibyśmy wrzucić bana na, na ekran. Bana. E, bana. Ban. ban. Tak jest, dziękuję bardzo. 04. Także e, TLDR, czym jest ban? Jeśli w zeszłym roku przespaliście trochę nowości, to BAN to jest nowy runtime do odpalania aplikacji JavaScriptowych i TypeScriptowych, tak bym powiedział. I generalnie BAN nadgania. Nadgania, oni piszą wszystko od zera i mam mały update z wersji 0.4 i wersji 0.5, które wyszły na przestrzeni ostatniego półtora miesiąca bodajże. I we wszedł BAN X czyli odpowiednik NPMX, gdzie możemy sobie pakietu, którego nie mamy, zainstalowanego Banex. lokalnie, Baneks, taki Januszek. trochę tak. Możemy go sobie pobrać do globalnego kasza i uruchomić. No i marketing ban. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Zawsze są liczby. 100 I, razy szybciej. I są też jakieś postacie za nime. Albo tak. A bądź też hentaja, w sumie, to jest, ciężko powiedzieć. To, jest, to mnie jako zdziwiło, ale tam zawsze jest 100 razy szybciej, 200 razy szybciej, tam zawsze jest ileś razy szybciej, co ma sens, bo ich jed jedyną zaletą, i to w co oni targetują, jest to, że to jest taki Node.js, ale szybszy. Tak. I taki package manager, ale szybszy, tak. który jest kompatybilny w ogóle jeśli chodzi o API z Node'em tak. i z npm. -em. To co ciekawego się pojawiło w moje urodziny w banie w wersji 0.5? To, to wersja, 04 w ogóle, wersja 04 była trochę ciekawsza. Tam właśnie wszedł banek, który jest oczywiście 100 razy szybszy niż e, NPX. Jestem w stanie uwierzyć. Mm, doszła, ok flaga BAN, co jest ciekawe, czyli możliwość e, uruchamiania mm, właściwie dowolnej rzeczy przez BANA, a nie przez node'a. Hmm? Także, ok Trzymy BAN taki. minus minus BAN. Tak? I tutaj mamy właśnie kawałek tego marketingu e, tak. z anime, o którym mówiłeś, że teraz możemy sobie przez bana odpalić, na przykład Wit. To jest w ogóle. Albo bana. Albo bana, to już w ogóle długi, długi łańcuch zależności. No i pracują oczywiście na, nad kompatybilnością z e, Node.js-em, gdzie jak sami piszą, to jest top priority dla nich. No, i akurat tutaj wymienię parę rzeczy, które doszły, czyli, że uzupełnili krypto, parę rzeczy z procesu. Dodali testy. No, głupie rzeczy jak proces DOT ABORT, którego nie było. Dodali testy, tak? Czyli jest też band dwukropek test, który jest odpowiednikiem Node testa, o którym mówiłeś. I jak czytam te update'y, to to mi uświadomiło, jak early stage to jeszcze jest. Nie co Tak naprawdę. Jak bardzo early stage to jest. A w banie 05 doszło wsparcie dla workspaces, dla NPM Workspaces. Tak. Mm. Co ciekawe. Mm -hmm. mm, no to workspace, okej. Już nie o nich chciałem mówić. Chciałem już iść dalej do, kolej do kolejnego nagłówka, który mnie trochę rozświeszył. Uh -huh. e, na tej stronie, na banie. Na banie. No. ban.dns. Ban. E, no? Tak. I. Bo dodali ban dwukropek `test`, który jest odpowiednikiem Node2.test. Tak. Ale dla node `dns` nie dodali już ba ban dwukropek `dns`, tylko się importuje DNS z bana, z, z bana po prostu. Tak. Jest to trochę dziwne. Fakt, Ej, nie zwróciłem na to uwagi, ale to jest ciekawe, zwrócę uwagę. At the moment ban `dns` exposes a single function lookup. Czyli on. <laughs> Tam dużo nie ma, wiesz. I ktoś chciał, ej, zróbcie lookup z DNS-a i oni zrobili jedną funkcję, która to robi i powiedzieli, o, mamy gotowy moduł. Trochę tak. Ale e, fajnie, że dodali e, NodeNet, bo to odblokowało współpracę z e, driverami do baz danych. No. Także, no kula się ten ban, no my tu się, trochę z, niego śpię... kula się. My się <laughs> trochę z niego śmiejemy, bo to jest naprawdę jakiś mega early stage i tu jeszcze nie ma dużej ilości rzeczy. A Jared Palmer, mhm. albo przekręciłem. Tak czy inaczej, założyciel Bana e, ma podejście takie dość crunchowe i chyba po prostu nie żyje, tylko pracuje. E, I do końca roku chcą mieć wersję 1.0, która jest kompatybilna z Nodem. Tam jest jakiś taki mega, mega ambitny plan. I w zeszłym roku też był, był przecież rancik, że Ban odpisał. Jeśli work-life balance oznacza dla was, że nie pracujecie, to ban nie jest tak, ba tak, tak, firmą było, było dla was. nie? Ale mają 50 razy szybsze crypto-create hash. I, I 10 razy szybszy e, buffer, buffer. Tak. I szczerze, to o to chodzi w Banie. On nie ma robić nowej rzeczy. On ma robić stare rzeczy szybciej. Dobra. Problemem I, Bana jest to trochę, że no. jest napisany w zig -u. To jest taki język programowania, który przy tak. nie przypomina niczego. Tak. I jest super szybki niby. Tak. Czemu nie użyli Rasta, który jest jakby kochany przez społeczność i tak dalej, to tego nie wie nikt. Ale... Znik jest w wersji 0.10, sam język programowania. Ale stworzył go twórca pana. Także wiesz. <laughs> <laughs> tak, tylko że gdyby chcieli mieć więcej kontrybucji na przykład, tak, z, ze społeczności, to użycie Rasta wydaje się sensowniejszym wyborem jednak. Tak. Ale jeżeli chce mieć Pełną kontrolę nad tym w rękach jednej osoby? No to. To tak. Tak. Także ja trzymam kciuki za pana, ale mam świadomość, że na razie to jest naprawdę bardzo early stage i to jeszcze troszkę potrwa. A propos early stage. A propos early stage. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego, co się nazywa EZNO. Ach, nie mam pojęcia, jak to się czyta. EznO i easy no. Easy Jesteśmy w Gdańsku. Mówmy po niemiecku. Eno. Dobrze. E, I co ciekawe, to też zostało opublikowane w moje urodziny. Mm. 18 stycznia. 18 stycznia. Tak. Jeżeli ktoś mi nie złożył życzeń, to to za późno. Za późno. No. E, co, to, co to jest Eno? Ezno to jest taki kompilator, który kompiluje TypeScripta. Koniec. Robi to szybko. Robi jest to lepiej. Napisane w Go, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam, w czym jest napisane. Ja Pamiętam, że ogłoszenie o tym, że Edno wyszło. Ono... Wraźcie. Wra... Tak? To może mi się, może mi się miesza wraście, e, wraście. w czymś innym. E, dobra, no to tak mówiąc bardziej poważnie, oni dodali mnóstwo rzeczy. E, inny trochę system typu w TypeScriptie, bardziej taki zaawansowany, pozwalający na wywnioskowanie więcej rzeczy. E, Repl Ma, możliwość repla, możliwość uruchamiania tego kodu, no, w trakcie, no. tak. E, ale co ciekawe, dodali też output binarny. Znaczy, można skompilować e, typy, no. No, bo tak jak w TypeScriptie mam pliki DTS, tak. to tu można mieć DTS bin, które mają zapis binarny. Mm, okay. I one są potem y, to, tylko na potrzeby kompilatora, nie na potrzeby edytorów. Y nawet. Y tylko y potem y, Esno jest w stanie znacznie szybciej odczytać taki plik. Y, to y znaczy zajmuje mu to jedną milisekundę zamiast dziesięciu. Y, z tego co tam szybko okay. rzuciłem okiem. Dziesięć razy szybciej po prostu to robi. Okay. Y, no i takie ciekawostki. Fel. E, warto Ale y, co że, jest y fajne, to też pozwala na zapisywanie y, efektów ubocznych wywołań funkcji. Na przykład jak mamy array push, to my hmm. wiemy, że ArrayPush zwiększa lęk tablicy o jeden. I oni hmm. potrafią to zapisać przy pomocy systemu typów. E, no, i, i, no i. tyle. No takie ciekawostki. To jakby to jest taka mieszanina eksperymentów, trochę jakichś prac naukowych, y, nie wiem, funkcyjnych języków i tak dalej. W ogóle warto. O, zaraz się odniesiemy do ja, dokumentarza o flatterze. Ja nigdy nie używałem flatera, powiem wam. Mm -hmm. ciężko Ale mi się, ciężko mi się Latera używa się w Darcie. Tak. A DART jest zły, DART 1. Dart był zły. Znaczy, powstał ze złych przyczyn ten język programowania. Nie, nie, nie znasz tej historii. No, nie, o, nie. Dobra. Znaczy, ja pamiętam, że DARTA stworzyło Google głównie do rozwijania swoich, e, swojego codebazu. Otóż nie. Google, yeah. stworzyło, Google stworzyło DARTA tak? Do, nie do tego, żeby rozwijać swój codebase, tylko do tego, żeby zastąpić JavaScript w przeglądarce. Było kilka wersji Chroma, gdzie DART był wspierany natywnie zamiast obok JavaScriptu. I przez wiele lat y, Google blokowało pracę TC39 nad y, wydaniem ES2015. To ciekawe, z tego powodu, żeby lobować no, ze swoim Dartem. To, to tego totalnie. Dlatego pokażę. każdy, kto pisze we flaterze i używa DARTA, to zły człowiek i to <coughs> płonie w piekło. W ogóle Dart też, jego pamiętam z czasów, jak e, realnie wyborem, przed którym stałeś, było czy piszesz w JS-ie, czy może piszesz w darcie, czy piszesz w wykopskrypcie, czy piszesz w cokolwiek było protoplastą e, protoplastą tak, typ ta. Nowa apka PKP jest napisana we, we flaterze. Nie, no w ogóle flater. Ja byłem apki PKP. Ja byłem na paru i Ispies. E e e o flaterze. Ispies, e ale we, we flaterze. E to fajnie <laughs> wyglądało. Ja po prostu nie miałem doświadczenia z tym. Ja tak. w ogóle z mobilkami e jakoś ten. Nie miałem okazji pracować super. Pisałem w tym jedną apkę. We flaterze? Tak. I jak? Okej. Okay. Okay. Całkiem przyjemnie. Wszystkiego najlepszego mi. <laughs> Ech. Ech. Odnośnie, jak tylko wrócę na chwilkę do en, EZNO, IŻNO, hmm? że to jest jeszcze bardzo jakiś taki early stage, to jest w ogóle eksperymentalny, także. Tak, to jest bardziej eksperyment tego, tego twórcy niż coś, co rzeczywiście ma być używane. Tym bardziej, że to nie jest kompatybilne z TypeScriptem do końca. A też człowiek e, Ben, 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 ben. No, nie pamiętam. Big ben. ben. Nie, on, on, on w ogóle pracuje, nad jakimś bardzo znanym produktem, ale teraz nie pamiętam. No, -no. nie istotne. Przypo... Ezno. Nie przypomnę. W sensie nie jest to jakiś random z internetu, tylko typ stoi za jeszcze jakimś dość poważnym produktem, ale teraz totalnie nie pamiętam, co to było. No dobra, słuchajcie. E... Michał, co teraz? Bo mamy tutaj parę, a parę tematów na, na tapecie jeszcze. E... Ja bym o Inerti chciał opowiedzieć. Dobrze, opowiadaj śmiało. Opowiadam, uwaga, yy, i powód pierwotnie był taki, że przez bity tydzień, jak otwierałem internet, to inercja mi wyskakiwała z każdego newslettera. Absolutnie z każdego newslettera. Stwierdziłem, dobra. A wiesz, jak to się to robi? No, dajesz pieniążki money, money, money. i cię wrzucają do różnych newsletterów. To powiem, ci, że. Na przykład, gdybyście chcieli się zareklamować w, w moim newsletterze, to też możecie dać mi pieniążki i wtedy się tam pojawicie. Zapraszam. Ach. Inertia ci nie dała pieniążków? Nie, ale chciałem ich wrzucić, ale otworzyłem tę stronę, spojrzałem na kod, zamknąłem stronę. To powiem ci, ja pierwsze pięć otworzeń miałem takich samych. Zobaczyłem, dwie... Szóstym. Zobaczyłem dwie rzeczy. To jakbyśmy mogli tutaj pokazać... E, pokazać Zobaczyłem na tej widzenia. stronie dwie rzeczy. Pierwsza to .php, a drugie .view. I zamknąłem stronę. Jakby... No, no nie, no... A... Ja jeszcze zobaczyłem potem Rails i też mnie nie przekonało. Laravel, A to już bardziej. Znaczy, znaczy, generalnie, o co chodzi? Trochę poczytałem o tym i to naprawdę nie jest taki głupi koncept. Oni próbują załatać dziurę między tym, że piszesz sobie monolityczne aplikacje, bądź nawet nie monolityczne, piszesz sobie po prostu apki w PHP, railsach, albo właściwie. Ale czymkolwiek? PHP i Racing teraz są wymieniane, bo oni to głównie wspierają. To jest w ogóle gdzieś jakiś spin-off od twórców Laravela, jeśli dobrze kumon. Do, dobrze no i chciałbyś łatwo wystawić sobie front do tego, hmm. ale nie, nie chciałbyś, żeby to była stateczna strona, czyli takie klasyczne MPA. Tylko chciałbyś, żeby tam można było jakiegoś Reakta albo Vue sobie wrzucić, żeby to szybko, ładnie hulało. Mm. I dokładnie to próbuje zaadresować y, Inertia, łącząc sobie dwa światy, czyli tutaj mamy o piękny kontroler w PHP, y, gdzie pobieramy sobie userów, a następnie renderujemy y, page'a. Tak, page'a users i przekazujemy mu nazwijmy to propy y, o nazwie users. Czyli to jest dokładnie to, co robiliśmy 14 lat temu w. w brzmie świetnie. W wszelkich apkach MPA, gdzie po prostu renderując stronę, wrzucaliśmy tam sobie jakiegoś json aby on, on poszedł do przeglądarki. No i tutaj, jak sobie zobaczymy na users.view, to on używa komponentów specyficznych dla e, Inertii, no i dostaje też. Tu jest akurat przykład z Vue, Dostaje też te propsy. I tutaj już możemy sobie legitny komponent napisać. No i przeczytałem, coś stwierdziłem, nie no fajnie, fajnie, ale to binder dad, nie? Po czym dopiero jak się wczytałem, nie, nie to w tym zestawmy, ona jest, ona jest fajna. Dopiero jak się potem wczytałem, jak to działa, to trochę mnie ułączniło, że to naprawdę ma ręce i nogi, right? bo, <laughs> tak? Bo... Tak, ma trochę pain pointów, ale ma ręce i nogi, bo jest tutaj sporo... Znaczy inaczej. Oni w ogóle nie mają client side routingu. E, i nie wymagają od Ciebie pisania api. To jest ich taki main selling point. To wszystko dzieje się w server side, a to są tylko proste widoczki, które Ty wysyłasz. Dobra, tu jest napisane to, co oni teraz wspierają, że teraz wspierają tylko Reacta, Vue i Svelta, i Laravela i, i Railsy. Na to mają awatery, Ok, ale ma to być w ogóle z założenia, jest to agnostyczne i mógłbyś każde, każde frameworki tym pokleić. I teraz teraz proszę pana eee, czy coś tu jest ciekawego? Nie. How it works? Nie. The protocol. To było ciekawe. Jak poczytałem sobie o tym jak to działa, to to nabrało więcej sensu. Oni tutaj w ogóle fajnie, że wyjaśniają to na poziomie requestów HTTP, bo jest tak, że przy inicjalnym requestie dostajesz po staremu, po staremu data attribute z JSONem plus pliki statyczne. O, super. Ktoś napisał, że używał tego w projekcie i całkiem tak, przyjemnie się tego używa. Przyjemnie. No i totalnie, jak, jak poczytałem więcej, to totalnie to rozumiem i gdybym miał apkę na Laravelu, to też jest opcja, żebym tego po prostu użył. I to co jest fajne, że poza tym inicjalnym requestem, który jest no po prostu, dostajesz statyka. Potem e, posługujesz się już e, XHR-em za każdym razem. Uh -huh. mm, I na poziomie nagłówków wskazujesz czy to jest e, inertia czy nie. Uh -huh. Plus wskazujesz wersję asetów, które aktualnie uh -huh. ma klient. I przeglądarka e, odsyła już potem tylko, tylko propy. Uh -huh. I komponent, który ma być wyrenderowany. Uh -huh. Czyli wszystko się dzieje pod... client side, wszystkie dane się pobierają server side. I nie masz tego elementu, że strona się musi przebudować, a jednocześnie cały routing jest po stronie serwera. I pobieranie danych jest po stronie serwera. Tak, ale też dzieje się tam całkiem ciekawa rzecz jeszcze dalej, bo oni pozwalają na coś, co nazywa się partial reloads. Tak. I pozwalają na przeładowywanie tylko jednego komponentu. Tak. Dziwne, no. Tak. Ale to I... wszystko dzieje się właśnie na główku HTTP, i potem dostajemy odpowiednią odpowiedź. Bo językownictwo tak. jest bardzo ubogie. No, odpowiedź, tak. tak. Odpowiednią odpowiedź. I to. I nie wiem, czy pamiętasz, jak. Ja akurat w AF MVC. Nie, nie pamiętam. Um, siedziałem, siedziałem sporo, jak um, takie klasyczne MPA, tudzież MVC były bardzo popularne. I bardzo regularnym rozwiązaniem. Było przeładowanie strony, na której właśnie jesteś. Mhm. Czyli odświeżasz jakieś dane, po prostu przekierowujesz użytkownika ponownie na tą samą stronę i ją odświeżasz. A wiesz, że dokładnie tak samo się robi w Nexie 13? W ogóle zatoczyliśmy koło. No. I, I shit you not. Robi się dokładnie tak samo. Jak masz async komponent, który renderuje coś po stronie serwera, to żeby odświe... wiesz, że zrobisz jakąś mutację, że dane się zmieniły, musisz wywołać router reload, który przeładowuje stronę. Nie da się przeładować jednego komponentu. A proszę, a Inertia to potrafi. Tak. I patrz, nawet podkreśliłem partial reloady, bo też ma do tego taki całkiem okej okay API, gdzie na ich nim routerze mówisz ok, mhm, Coś wow. tam visit only users. Tak, nie? Przeładuj tylko to albo wręcz na poziomie linka możesz powiedzieć, że only users, nie? I tylko wtedy tak, to wydaje się tam. spoko. I, I to OK, I to się klei też z tym klasycznym modelem wchodzenia ponownie na tą mm -hmm. samo stronę. Mm -hmm. bo z nextem 13. <noise> w ogóle zatoczyliśmy mega koło, nie? Tak. E też jest Lazy Data Evaluation. To mi się w ogóle mega mega spodobało. E że o, możemy sobie też leniwie pobierać nasze dane. I dopiero jak użytkownik e gdzieś tam sobie kliknie, że tego potrzebuje, to one dopiero wtedy się załadują. Ciekawe. Także całkiem, Nie, całkiem jest... tak. Naprawdę... Całkiem widać, że ktoś nad tym trochę posiedział i pomyślał. I kto, ktoś, kto czuł problem. Ktoś, mm -hmm. kto totalnie wiedział, na czym polega problem. Także... A to wygląda jak taki projekt do Legacy. <laughs> Powiem szczerze, że jakbym miał apkę w dla Ravelu i miałbym się bujać z jakimś tam językiem template'ów, uh -huh. który mi na koniec wypluwa HTML-a, albo mógłbym tam sobie wpiąć Reacta. No to chyba bym tej inercji po prostu użył. Zresztą tutaj mieliśmy komentarz, że, że ktoś miał z tym okazję pracować. Naprawdę. Pierwsza... Pierwszy rzut oka na stronę mnie bardzo odbił. i tak Jak ciebie? O, PHP! Ja to może zamknę ale naprawdę naprawdę brzmi to jakby miała ręce i nogi tak i wyszła wersja 1.0 i do, do, dokładnie z okazji tej był ten taki marketing bardzo bardzo tak rzeczywiście, rzeczywiście wygląda to dosyć ciekawie <grym> <grym> tak. <grym> tak Kamil, jeszcze tak, tak. jakoś <grym> zagospodarować deweloperów PHP <grym> tak e, to co ostatni newsik ostatni newsik bo tutaj późno się robi no ja, ja mam pozytywnym Dawre. akcentem możemy zakończyć mianowicie Dawre. zwolnienia w branży IT gigantyczne zwolnienia w branży IT, powstała nawet strona layoffs.fyi i możemy sobie tam posortować, na przykład ja szybko posortuję oh, po... To mów, co mam robić, ja mam to otwarte. O, tu jest takie coś, patrz, ja Ci pokażę, tu się klika sort. To jest na Airtable? Tak. I liczba osób laid off i potem od 9 do 1. Czekaj, ja... Nie widzicie tego, przepraszam. Zaraz zobaczymy. Nie, nie moglibyśmy. O, czekajcie, coś tutaj się skraszowało. O, zaczyna działać. Ja to spróbuję włączyć tutaj. O, może teraz? Okej, okay, dobra. Kłopocik techniczny. I weź tam sort. Sort. I weź pick a field. Weź y, trzecią opcję oto. Mhm. I 9 do 1. Kliknij. 9. Aha, malejące. Tak. Google. I teraz trzeba. O. I mamy tak. Piękne liczby. Google zwolniło 12 tysięcy osób. To jest 6% całej załogi. Wow. Meta zwolniła 11 tysięcy osób. To jest 13% całej załogi. Amazon zwolnił 10 tysięcy osób. Microsoft 10 tysięcy osób. Salesforce 8 tysięcy. Amazon drugi raz. Eee, z jakiegoś powodu 8 tysięcy. Booking.com wow. 4375 osób. To jest 25% załogi. Nice. I tak dalej. Twitter, ale to wiemy. Twitter 50%. Ta, tam były chyba inne powody. Grupon 44%, Katera 100%. No i okej. Okay. Bardzo ciekawe jest, jak się posortuje właśnie też po procentach rosnących. To jest bardzo dużo firm, które zwolniły 100% załogi. No więc, jak macie jakieś firmy, które znacie i kojarzycie, to sobie poszukajcie tutaj, żeby zobaczyć, jakie są trendy. Ogólnie nie wygląda to zbyt dobrze. Eventbrite 45% osób. Zwolniło. Mm. W ogóle zwróć uwagę na liczby u góry. E, 68 tysięcy pracowników zostało zwolnionych. Mm. Gdzie tak naprawdę pierwsze trzy pozycje? W 2023. 2023. 2023. O oh, fakt. wow, ok, dobra. Grubo. 160 tysięcy w 2022. Grubo. Wow. Tak I mamy też, to jest, to są też wykresy, można sobie pooglądać. Są też listy pracowników, można się dopisać gdzieś, jak was zwolnią. <grym> Natomiast biorąc pod uwagę, że zostało zwolnionych, czekaj, 160 plus 6, 70, to jest ile? 230 tysięcy osób. Mm -hmm. To raczej szanse na znalezienie pracy są wow. małe. Wow. Aczkolwiek to nie są tylko pracownicy IT, to są firmy IT. Firmy ale... IT. Ale pracownicy nie są tylko i wyłącznie IT, tak naprawdę z tego co czytałem, to głównie nie są to programiści, mhm. głównie są to inne działy, Gruba. no ale nadal. To ja chyba skończę jednak jakimś miłym akcentem. A to nie był miły akcent? Nie no, to ja po prostu Michał, wiesz, podbiję tyle, tutaj indeks. Tyle osób, indeks podbiję. tyle osób teraz będzie mogło dbać o swoje work-life balance, bo nie ma pracy. I to nie taki jak w ban. Nie. Właśnie, może pracowali w ban i zostają zwolnieni, to teraz wiesz. 100% pracy, teraz 100% wolnego. To jest coś. To, o to, to, chodzi, to jest to idealny skurs, balans. balans. Tak, okay. tak, tak. Pracujesz, aż się wypalisz, i potem nie pracujesz. To ja zakończę miłym akcentem, mam nadzieję. A mianowicie tym, że Cold Sandbox wprowadził wsparcie dla Docker'a. I Rasta. I Rasta, tak. Zacząłbym od Docker'a, bo dzięki temu mogli potem wprowadzić wsparcie dla. Dla to dokładnie w tej kolejności kolejności wyszło. I jeśli kojarzycie, oni w zeszłym roku e, udostępnili cloud sandboxy, które działają sobie na mikro VM-kach. I oni tam nawet chwalą, że o, teraz potrafimy odpalić w ogóle VM-kę w dwie sekundy. I faktycznie e, tak, to, mhm. tak to działa. Totalnie już teraz nie przypomnę sobie, jak e, działa ten ich mikro VM setup. I dlaczego to są dwie sekundy? Tam coś było z tym, że oni trzymali Snapshoty gdzieś i właściwie tylko Snapshoty transferowali do, do tych nowych VMek. Czyli jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy, nie wiem, Dockera, Docker Image, który ma wszystko zakaszowane, to mniej więcej to szło do tej VMki. Dlatego ona się była w stanie super szybko odpalić. Nie budowała nic samodzielnie. To, 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 to mniej więcej była ta idea, ale tutaj więcej szczegółów nie pamiętam, niestety no a teraz będziemy w stanie właściwie możemy już um, używać dockera. Do 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 możemy sobie stworzyć nawet w repo taki folder .code sandbox wsadzić do niego plik dockerfile i on zostanie uruchomiony. Będzie działał. I niesamowite. To będzie to, to jest ciekawe, bo oni już wcześniej w, e, dali jakieś wsparcie, uh -huh. ale teraz tam możesz w, dosłownie wrzucić swojego dockera, który działać lokalnie. Tak. i powinien działać tak samo. Tak. I, I tutaj it's a big thing. jako przykład pokazują Dino, że chyba nie było tak w dla Dino w Code Sandboxie, ale można tak. sobie zrobić ten Docker file, zrobić from Dinoland, Dino, zaimportować yep. i mamy, to tutaj, <laughs> mamy Dino. Tutaj spróbuję. Nie, nie wiem, czy ja. Nie, nie wiem. Znajdę ten, ten przykładzik. Czekaj. Dwie o. sekundy, Michał. O, yes. Dwie, dwie o, sekundy. Jest. Proszę Wiesz, pana, spodziewałem nie? się, że teraz będzie pół godziny ładowało. A to. Ale gdzieś tam wyknikałem jeszcze przykład, gdzie był taki jakiś konkretniejszy Dockerfile. E... No tak, ale. I to działało, nie? Podanie tej jednej linijki, tego jednego file'a z jedną linijką powoduje, że mamy serwer Dino. Tak. W którym możemy już pisać aplikację. Tak. No to jest niesamowite. Także i tam też przy wsparciu dla Rasta trochę było, że też to się oddawało jakieś dwie, dwie sekundki. To też jest istotne dla, przy Javascriptie paradoksalnie, ponieważ bez Dockera w Code sandboxie jest limit modułów NPM, które możemy, jeżeli importujemy projekt mm. na przykład Sailora, to mm -hmm. on się wywala mówiąc, że jest za dużo modułów, więcej niż 500, bo to on też liczy no, okay. zależności, zależności, zależności. Mm -hmm. I Użycie Dockera całkowicie rozwiązuje ten problem, ponieważ możemy po prostu stworzyć Dockerfile i odpalić tego, tego Dockera. Nice. O, widzisz, o tym nie, nie pomyślałem. A to, to, jest w ogóle też ciekawe, to to, że dostajesz, uwaga, ruta na tym kontenerze. Ale w, no, w środku kontenera, no to ma sens. No tak. Co ma pełen ma sens, nie? No. E, Także możesz tam właściwie zrobić cokolwiek. E, super. Ale, like, ale w, w kontenerze właśnie. też, w tej vm w której ty jesteś, dostajesz ruta. Okej. Okay. Czyli możesz sobie, nie wiem, APT zawołać. Okej, okay. okej. Okay. Okay. No bo, bo. Dlaczego? Bo potrzebujesz ruta, aby uruchomić w ogóle e, Dockera. Tak, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Tak, a tym tak. było wymuszone, nie? A też e, to wsparcie dla Rasta jest też dosyć ciekawe, bo oni też dodali wsparcie dla Rasta, do edytora i e, edytor teraz podpowiada. Podpowiada pod. Jest, moje słownictwo jest tak ograniczone. Podpowiada podpowiedzi. Pochodzące z RASTA, dokładnie z narzędzia Rast Analyzer. Tak. Eee, oni musieli to dodać, tak? To nie, to nie, to tak. nie było wbudowane wcześniej. Tak. O, I teraz możemy sobie najechać okazuję. na jakiś typ, możemy sobie najechać nie wiem, na stringa, na cokolwiek i dostajemy odpowiedzi tak, jakbyśmy już w VS yes Codezie czekali. Dwie sekundy, dwie sekundy, tak że mogę kliknąć na, na template'a i możecie go zobaczyć. Eee, o, tak, pyk. I to naprawdę trwało Finish dwie Finish running. Nawet, słuchaj, to trwało 0,00 sekundy, jest napisane. A to chyba uruchomienie tego. Tak. No. I tak, ale tutaj. Pokażmy jeszcze raz ekran. Najedziesz, nie wiem, czy się wyświetli. Jak najedziesz na println. Tak. Pokazuje tak? się normalnie wszystkie podpowiedzi, pokazuje akurat to jest dokumentacji, tak. A jak pokażę Dockerfile'a, to. Wow, wow, i to działa, nie? W przeglądarce. Także e, ja bym tej zakończył i w ogóle zamknął odcinek, bo jest już super późno e, takim przemyśleniem, że. Ten model, w którym podobno Google, bo nie pracowałem tam, także tak, nie wiem, podobno Google pracuje już od lat, czyli że laptopy deweloperów są terminalami, a właściwie wszystko dzieje się gdzieś zdalnie, coraz bardziej się urealnia przez to, co GitHub wprowadził w zeszłym roku. Tak, Code Spaces. Code Spaces. Tak. Po to, że w z uh, tak też możemy okay. odpalać um, odpalać teraz backendowe projekty. Po to co robi Code Sandbox, gdzie to już nie jest wsparcie tylko dla dla JS, tylko właściwie możesz tam niedługo cokolwiek mm. odpalić i też możesz odpalić Code Sandboxa w Visual Studio Code, czyli właściwie i tak pracujesz zdalnie hmm. na na chmurce, a po prostu klientem. Tak. Końcowym ale w Code. Ja jeszcze tego nie czuję. To to Idziemy tam. W sensie my tam idziemy. My tam nie jesteśmy, ja bym powiedział, ale idziemy. I gdyby się, gdyby się bardzo uprzeć, wydaje mi się, że byłbyś teraz w stanie, płacąc, duży sos, duży sos pewnie przenieść tak, development do takiego modelu. Co? W wypadku Google oni to pamiętam warunkowali tym, że i to by po prostu nie, nie banglało lokalnie, że to by było za ciężkie. Okay. No, to jest dobry argument, tak. I pewnie to też kwestia tego, tak co jest pokaszowane na tych maszynach, i tak dalej. Że, jakby to mi lokalnie zrobić, mm. to ludzie mieliby jakieś tam smoki, wiesz, e, smoki, komputery pod biurkami, a to i tak by nie działało wydajnie. Mm -hmm. To ma sens, tak. Rzeczywiście. Także e, ja mam takie przemyślenie z tym związane. No i co? No i chyba idziemy. Tak. dziękuję bardzo. To myślisz, że Chat GPT 4 w chmurze zastąpi programistów? Czy myślicie, że właśnie oglądaliście Michała i Michała, czy może po prostu nasze projekcje na deepfakeu? Ale mieliśmy, mieliśmy ten pomysł, czego zrealizować, kiedy Chat GPT wybiera tematy i pisze na komentarze do wszystkich artykułów. Tak, zróbmy to. Kolejne śniadanie będę czytał z Chat GPT. To jest challenge accepted. Także dziękujemy wam bardzo za tydzień śniadanie backendowe. Za tydzień... Prawdopodobnie? Nie, nie, nie. Już się chłopaki zapowiedzieli. Także będą... Tak, będą będą o, za tydzień, 3 lutego stanie backendowe. Ciekawe, czy będą też mówić o inerty. A, a, musimy im podrzucić temat. Tak. Potem 10 lutego będziemy my. No i tak się to kręci. Tak, tak. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie się dalej kręcić. Tak, kręci się już ponad 3 lata. Na razie. bardzo. Dzień Do fajnie. zobaczenia. Cześć.